Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejne przygody Harry'ego Pottera i Więzień Azkabanu. Tak więc poprzednim razem, moi drodzy, zrobiliśmy sobie wyzwanie Glacius. Dokończyliśmy w zasadzie wyzwanie Glacius. Został wydany wyrok na Hardodzioba. Potem Ron został porwany przez tego wilka lub psa. Przemierzaliśmy przez katakumby, walcząc z salamandrami i szkieletami. Dodatkowo Hermiona miała wyzwanie z Draconi Force, bo mogła przejść do praktyki. Co tam jeszcze dalej było? Uratowaliśmy Rona, ale okazało się, że tak naprawdę Sirius Black nie jest taki zły, a osoba, która wydała Potterów, to był nie kto inny jak Peter Pettigrew, tak? Dobrze zapamiętałem, Peter Pettigrew. No i potem okazało się, że profesor Lupin również jest wilkołakiem. Mieli zaciętą walkę, później Harry walczył z dementorami, później Harry i Hermiona cofnęli się w czasie, by uratować przeszłość i teraźniejszość, dzięki czemu Hipogryf nie zmarł, nie umarł, nie został na nim wykonany wyrok, a Sirius Black mógł uciec sobie z wieży Azkabanu. No i oczywiście cała ta wieść, jakby to można powiedzieć, rozniosła się niczym świeże wiadomości po szkole. No i w taki oto sposób jesteśmy w ostatnim dniu w Hogwarcie, dlatego że jest to dzień, gdzie będziemy zdawali egzaminy z wszystkich tych trzech zaklęć, które się uczyliśmy w trakcie całej tej gry. No. I przy okazji zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że Harry wytworzył swojego patronusa, tak dobrze zapamiętałem, patronusa, because of, no nauczył się tego zaklęcia, które nazywało się Expectum Patronum. No, a teraz idziemy sobie na egzamin Scarpere Tractum, dlatego że egzamin Rona jest pierwszy i zanim zaczniemy, zobaczę jak się nagrywa. No, zajebiście się nagrywa, tak więc skoro zajebiście się nagrywa, no to nie pozostaje nam nic innego jak pójść na egzamin Scarpere Tractum. Jesteśmy na miejscu. Jak, gotów do przystąpienia do egzaminu, Ron? Czy nie wyglądam, jakbym miał gorączkę? Nic z tego, Ron. Harry i ja będziemy na korytarzu, jak skończymy swoje egzaminy. Cześć, miło było was poznać. Zawsze mnie to rozwalało. Ach, tu jesteś, Ron. Gotowy do egzaminu? Właściwie. W porządku, zaczynajmy. Siema, Ron, jesteś gotowy na egzamin? W porządku, zaczynajmy. Muszę cię ostrzec, Ron. Ten egzamin jest dość trudny i ściepko niebezpieczny. Niebezpieczny? Aby zdobyć ocenę celującą, musisz zebrać wszystkie 5 tarcz zadania. Do dzieła, Ron. Powodzenia. Uwielbiam profesora Lupina, powiem wam szczerze, naprawdę, uwielbiam profesora Lupina. A wiecie za co? Za to, że on jest taki kuźwa szczery. No, Ron, w porządku, Ron, zaczynajmy. Wiecie, chodzi po prostu tutaj o to, że Ron mówi do profesora Lupina, że no nie wie, czy jest gotowy na egzamin. A profesor Lupin mówi takie, w porządku, zaczynajmy. Carpere Tractum! Ale tak jak profesor Lupin powiedział, ten egzamin zdecydowanie jest dziepko niebezpieczny. Widzicie to na dole, co tu się odpierdala? Powiem wam tak, jeżeli wam wydawało się, że wyzwanie Carpere Tractum jest ciężkie, to uwierzcie mi, egzamin z Carpere Tractum to jest dopiero hardcore. I ja mówię to całkowicie szczerze, jak ja już mówiłem w trakcie wyzwania Carpere Tractum, że kuźwa macie, no nie chciałbym przechodzić przez takie zajęcia praktyczne, przez to, że jest tam dużo właśnie takich dziur i innych tego typu rzeczy, to zobaczcie, co się tutaj odpierdziela. I żeby nie było, bardzo lubię ogólnie egzamin z Carpere Tractum, ogólnie te egzaminy trzech postaci naszych, czyli Harry'ego, Rona i Hermiony, ponieważ, jakby to można powiedzieć, poziomy
te, które teraz będziemy robić tutaj, są po prostu w mojej opinii graficznie, jak i soundtrackowo też dobre, bo jak mogliście oczywiście usłyszeć, w tle przegrywał nam motyw muzyczny z wyzwań Carpe Retractum i to jest jak najbardziej okej. I to jest jak najbardziej prawda. Aczkolwiek, jak mogliście też usłyszeć, to była troszeczkę inna wersja tego motywu z Carpe Retractum. Była troszkę dłuższa. To takie, wiecie, to jest może trochę i pierdoła, ale ja na takie rzeczy lubię zwracać uwagę. Zawsze na to zwracałem i zawsze będę na to zwracał uwagę. Ogólnie powiem szczerze, że... Kurczę, jak grałem, będąc małym grzdylem w tę gierkę, czyli mając 7-8 lat, to nie będę tego ukrywał i tu się w ogóle coś zbugowało. Czasami są takie bugi, jeżeli chodzi o te takie... Nie wiem, czy mogę to nazwać... Nie mogę tego nazwać dźwigniami, bo to dziwnie by brzmiało. Ale są czasami takie dziwne błędy, jeżeli chodzi o te takie... Kuźwa, nawet nie wiem jak to nazwać. Szczerze nie mam na to konkretnej jakiejś nazwy. O, teraz się odbugowało. To też się odbuguje? A gdzie tam? Ale to już jest odbugowane, lol. Nie kumam. Carpe Retractum! Więc tak jak powiedziałem przed chwilą, jak byłem małym szkrabem, to sprawiał mi ten poziom ogromny problem, ponieważ nie potrafiłem nigdy nie spaść. Za każdym razem albo za wcześnie, kurde, wciskałem lewy przycisk myszy i się spuszczałem do przepaści, albo kuźwa nie wiem co, albo właśnie, o, walka ze szkieletami. I Ron w sumie jest ostatnią postacią, która walczy z tymi szkieletami, no bo on nie miał jeszcze okazji zawalczyć z nimi. I takie jedno moje pytanie, tak, ja nie chcę się oczywiście czepiać, żeby nie było, że ja tutaj będę się czepiał byle pierdoły, no nie? W ogóle ta tarcza tak fajnie wyglądała za takimi kratami, powiem wam szczerze. Nie chcę być taki, który się czepia o byle gówno, ale dlaczego Harry, Ron i Hermiona muszą ze szkieletami walczyć, jakby... Ja rozumiem na przykład właśnie takie ogniste kraby, chochliki czy inne tego typu rzeczy, ale... Znaczy, czy inne tego typu stwory, ale czemu akurat szkielety? Jakby... Nie wiem, no kurde... Muzyka, która w ogóle nam też przygrywa w tle jest creepy. To już pewnie mogliście usłyszeć z mojej strony, kiedy robiliśmy poziom w lochach, żeby uratować Rona. Czy tam w katakumbach nawet, bo to trochę dla mnie bardziej katakumby, a nie lochy były. I ta muzyka bardziej kuźwa pasuje do jakiegoś, kurde, no nie wiem. Do jakiejś konfrontacji z zombiakami, a nie kurde z... w egzaminie z Carpe Retractum, no ja pierdzielę. Ale za chwilę włączy się akurat motyw Carpe Retractum. Bo to jest akurat, nie wiem czy twórcy to celowo zrobili, czy po prostu to jest jakiś taki bug. A może to nawet nie jest bug, może to właśnie chodzi o to, że właściwa muzyczka się za niedługo włączy. No i zium do góry. No, właściwy soundtrack jest na właściwym miejscu, jak to się mówi. Prawie 4000 fasolek, moi drodzy! Jezus Maria! Co my za rekordy wbijamy, kurcze pieczone! A i dla osób ciekawskich, nagrywam to dzień później, po rozpoczęciu sesji z Harry'ego Pottera. To jest w ogóle śmieszne, że ja 3 sesje w jednym dniu nagrałem, nie? Bo to jest 2 lipca dzisiaj, o godzinie 17:23. Troszeczkę chciałem przedłużyć, żebyśmy znowu sobie posłuchali soundtracku z Carpe Retractum, no ale myślę, że znamy go na pamięć, więc możemy iść dalej. Chociaż nie. Stwierdziłem, że sobie przesłuchajcie do końca, a co ja będę, kurde, co ja w ogóle będę wam przerywał, posłuchajcie sobie do końca soundtracku. Ogólnie ten soundtrack leciał też, kiedy
było przed walką z Lordem Voldemortem w... Harrym Potterze i Kamień Filozoficzny na PS1. Kto z was tęsknił za ognistymi krabami, moi drodzy? Nikt? No, no to tak, tak też myślałem, bo właśnie one tu powróciły. Ale mamy już, kurde, 4000 fasolek, ja pierdziule, ale będziemy mogli dealować tutaj z uczniami. Zapomniałem o tobie. Tutaj mieliście w ogóle wszystkie 4 kraby wszystkich kolorów, no nie? Pamiętacie ten dźwięk, co nie? On się akurat zawsze odpalał, kiedy właśnie pojawiały się tutaj właśnie takie cutscenki. I on też się zawsze pojawiał w momencie, kiedy kończyliśmy konfrontację z jadowitą tentakulą w wersji na PS2 Kamienia Filozoficznego. Tak, będę na takie rzeczy zwracał uwagę. Jeżeli komuś to przeszkadza, to przykro mi. Musicie to znieść jakoś. Albo wyłączyć ten film w trybie natychmiastowym. No i elegancko, ładnie tutaj mamy wyczyszczone. To pomieszczenie też bardzo ładnie graficznie wygląda. I teraz, moi drodzy, uwaga, żeby się nie spierdzielić na dół, bo mi się już kiedyś tak udało, niestety. I potem musiałem całą sekcję powtarzać. Bo jakbyście nie wiedzieli, to tutaj na dole jest pierwsza tarcza, którą zabraliśmy. A tu już jest czwarta, czyli tak śmiesznie w sumie zrobili, że pierwsza jest tutaj na dole, tu właśnie w tym otworze, który teraz widzicie. A czwarta już jest tutaj. I w ogóle tutaj żadnych sekretów nie ma, więc nie musicie się martwić, że ja coś pominę, no nie? I też jak mogliście zobaczyć przed w zasadzie robieniem egzaminów, przed w zasadzie nawet przywitaniem się, to pokazałem wam, gdzie secret ominem. I weźcie mi, kurwa, powiedzcie, jak? Dlaczego ja nie wiedziałem o tym sekrecie? To jest jedyny sekret spośród całego Harry'ego Pottera i więzienia Azkabanu, którego znam na pamięć, którego nie pamiętałem. A i swoją drogą, jak widzicie, symbol de pulso to jest symbol Rictu Sempre z Komnaty Tajemnic na peceta. Zapomniałem w ogóle o tym wspomnieć, że Rictu Sempre w tej części, w sensie symbol Rictu Sempre to jest de pulso. A Rictu Sempre z kolei ma jakiś taki trochę dziwny symbol. No, i teraz będziemy za pomocą tych ruszających się platform musieli dostać się na samiutki koniec. Nie, naprawdę, graficznie, soundtrackowo fajnie zrobili ten poziom. Tak, kurde, ładne niebo jeszcze nad nami jest. Ale ja bym jako ja, to ja bym nie chciał, kurcze pieczone, być na miejscu Rona, bez kitu. Ale widać, że to już jest, kurde, końcówka gry. Tylko szkoda, że ta druga połowa gry jest tak mega zraszowana, naprawdę, bo to już w zasadzie jest niedługo koniec gry. Tutaj nie mamy nic innego do roboty już, nie? Halo, honora! Bongi! Okej. Leci teraz muzyka, jakbyśmy mieli naparzać się ze szkieletami, ale ich, kuźwa, tutaj nie ma. Nie rozumiem w ogóle, po co leci muzyka ze jakbyśmy walczyli ze szkieletami, skoro ich, kuźwa, nawet nie ma. O! To było easy, naprawdę. I teraz sobie pootwieramy trochę skrzynek. Elegancko i zajebiście. Wszystko, co mamy, wszystko, co mieliśmy zebrać, to mamy zebrane. I zbieramy kociołkowe pieguski. I teraz wlatujemy w tarczę. Wlatujemy w tarczę, moi drodzy. Dobra robota, Ron. Stałeś na meta. Wygląda na to, że doskonale opanowałeś karpę retraktu. Dziękuję, profesorze Lupin.
I możemy teraz powtórzyć egzamin albo zakończyć egzamin. Jako że mamy 100%, czyli ocenę celującą, to myślę, że możemy zakończyć egzamin. Aczkolwiek wiem, że to pokazywałem w swoim starym let's playu, ale w ramach przypomnienia będziecie mieli teraz za chwilę animację drugiego dialogu. W zasadzie będziecie mieli zaraz drugi dialog. Co się stanie, kiedy nie będziemy mieli 100%. Tak więc ja lecę dalej. Carpe retractum! Nieźle, Ron. Zaliczyłeś egzamin, ale wiem, że możesz zdać go lepiej. Spróbuj jeszcze raz. Mam nadzieję, że jesteś gotowa do egzaminu, panu Granger. Oczywiście, profesor McGonagall. Dzięki zmieniaczowi czasu, który od pani pożyczyłam. To może być trochę trudniejsze niż nasze poprzednie ćwiczenia. Musisz zebrać 5 tarcz, żeby uzyskać najlepszy wynik. Możesz zaczynać. I zajebiście. Teraz mamy egzamin Lapiforce Draconiforce. I muszę powiedzieć, że kurde, ta arena też mi się zajebiście podoba. I muzyka, która w ogóle leci w tle, to ona na początku leciała też w wyzwaniach Draconiforce i Lapiforce, kiedy mieliśmy sekcję tutorialową. Ale to jest kurde jeden z piękniejszych soundtracków. Dobra, ja zamykam mordę. Wysłuchajcie. Dobra, myślę, że już można się odezwać. Kurczę pieczone, to jest naprawdę piękny soundtrack. Graficznie to wszystko też zajebiście się prezentuje. Uwielbiam, po prostu kurde. Szczerze powiedziawszy, dalej podtrzymuję, że Więzień Azkabanu na PC to jest najlepsza gra z całej trylogii. Jeżeli mam wymienić tutaj Kamień Filozoficzny i Komnatę Tajemnic. I nieważne, czy to jest Komnata Tajemnic na PS1, PS2, PC, czy Kamień Filozoficzny na PS1, PS2, czy PC. Po prostu, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie trzy gry, które wymieniłem, to nieważne, czy to mówię, wersja PS1, PC czy PS2, po prostu Więzień Azkabanu jest najlepszy na PC-ta pośród tych wszystkich trzech gier i trzech wersji. Zobaczymy, jak Więzień Azkabanu na PS2 się przyjmie. Może Więzień Azkabanu na PS2 będzie lepszy niż wait the second, a o co tu chodzi? Czy ja o czymś zapomniałem? Ej, to mi się nigdy nie zdarzało, lol, o co tu chodzi? O, teraz jest elegancko. Jeżeli chodzi o wyzwanie, a raczej egzamin końcowy Lapiforce Draconiforce, w zasadzie kiedyś robiłem sobie taki challenge, tak samo jak w poprzednim Carpe Retractum, że na całe te 5 tarcz zadań to zbierałem sobie 1-3-5, no nie? I potem specjalnie wracałem, żeby kurde powtórzyć raz jeszcze, bo niestety do egzaminów wracać nie możemy. O ile do wyzwań możemy wracać, tak do egzaminów nie możemy. Aczkolwiek być może możemy wrócić, ale w inny sposób. I ja wam będę mógł potem pokazać pod koniec serii, w jaki sposób. Dobra, pyk, pyk, pyk i pyk. W taki oto sposób trzeba właśnie odblokować sobie tarczę. I co ja tu chciałem jeszcze powiedzieć a propos tego, bo miałem coś kurde do powiedzenia wam, ale wyleciało mi to z głowy. The
Nerwy pulsują! Oj, kiedyś się z tym też męczyłem, jeżeli mam być szczery. Kiedyś się z tą sekcją, z tymi tutaj właśnie symbolami męczyłem bardzo. I w ogóle to jest śmieszne, że tutaj są trzy tarcze obok siebie, nie? Ta duża i dwie małe, no nie? I dwie księgi zapisu. Ja wam teraz pokażę, co ja kiedyś lubiłem robić za młodu. Od razu dwie książki naraz. Co ja się będę pitolił w tańcu? Najlepiej, co nie? 107 kociołkowych piegusków. I teraz, w przeciwieństwie do normalnego wyzwania, to mamy tutaj czasówkę. I za każdy okrąg czas się nam resetuje. Zaraz ogarniemy, co trzeba. O kurde, szybciej, 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 szybciej. Zdążymy, damy radę. Ja się nie śpieszę, ja to robię na spokojnie, bo ja chcę po prostu wszystko zebrać. Im więcej, tym lepiej, no nie? Smoczku! Co jest? Choć trochę szkoda, że nie leci muzyka tego smoczka. Też jest fajna ogólnie. To może być trudne. Oczywiście, że może być trudne, nawet jest trudne, bym powiedział. A ty się, kurde, tak mądrzyłaś przed dronem, że ohoho, ty, ja co ja tu, kurde, dla mnie to nie jest problem, ja tam ten, chcę mieć najlepsze oceny. A teraz mówisz, że to jest trudne? Że to może być trudne? Kurde, Hermiona, ty to strasznie niezdecydowana jesteś, bez kitu. To się wytnie? Tego nie było. Nie, naprawdę, kurde, ta arena naprawdę zajebiście wygląda. Sorry, że ja tak to wychwalam, że ja to mówię cały czas tak w superlatywach, ale no kurde. Jak lubię coś pochwalić, to zawsze pochwalę, no nie? Jak coś mi się podoba, to ja nie mam z tym problemu, żeby to pochwalić. What the fuck? Yo, to mi się nie podoba. Może być trudne. Oczywiście, że jest trudne, ale kurde, dlaczego kociołkowy piegusek został przez muła ominięty? W ogóle swoją drogą, jako Draconiforce też chyba nie możemy zbierać. A nie, możemy? Ale tarczy nie możemy zebrać. Elol, co tu się dzieje? Halo? Czemu smoczek przenika przez tarczę? A, no bo tak, bo tylko tarczę zadań może tylko i wyłącznie uczeń zbierać. No tak, no pewnie. Mówię, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dzisiaj skończymy sobie wersję na PC-ta, a jutro, czyli w niedzielę, czyli 3 lipca, zabiorę się za wersję na PS2. W trakcie będę oczywiście jeszcze na bieżąco monitorował, jak tam moje odcinki z Gexa, które mam na kanale. Bo wiecie, że teraz leci Komnata Tajemnic jeszcze na PS2 z Gexem 2 obecnie. Ale zawsze warto... Wow, 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 wow. Kosiołkowy piegusek jest muła. Teraz lecimy do góry. Teraz możemy lecieć do góry bez zbędnych ceregieli. No, może poza tym, że zbiorę dyniowe paszteciki. Elegancko. I zajebiście. Mogę teraz sobie polatać w górę i w bok. Zbierzemy wszystkie fasolki, pewnie, że tak. I elegancko. Drugą tarczę możemy sobie zabrać, ale my tego jeszcze nie zrobimy. Ale wam powiem, dlaczego my tego jeszcze nie zrobimy. Ponieważ, because of tak. A tak serio, to chcę od razu trzy tarcze na raz zabrać, jak już mówiłem. To może być trudne. No, może być i będzie trudne, jeżeli tak dalej będziesz odpierdzielać smok.
Przepraszam, musiałem jeszcze raz, musiałem to zrobić. No, teraz mamy na nowo czas. My co to się martwić nie musimy. W sensie o czas nie musimy się martwić, bo mamy wszystko pod kontrolą. A im więcej fasolek, tym lepiej i wszystkich tam rzeczy. No to może się nam przydać na nie tylko deale z uczniami, ale przypominam, że też mamy do odwiedzenia Fred. Fred, tak. Tak, musimy odwiedzić Fred, Klepa i George'a. Kuźwa, no sklep Freda i George'a. Niedługo to kurde, to co przed chwilą pierdolnąłem, stanie się memem, bez kitu, nie? I potem ludzie będą mi wypominać: ty to chcesz iść do sklepu Freda i George'a, czy do Freda, Klepa i George'a? Oj, może nam się nie udać. Nie no, uda nam się. Proszę was, mi miałoby się nie udać. No błagam was. Chociaż kiedyś jak byłem mały, mi się nie udało. I faktycznie mnie gra wykiwała trochę. No. Większa tarcza kurde tutaj stoi, jak gdyby nigdy nic. I ciekawostka. To jest jedyny egzamin, gdzie ostatnia tarcza nie jest małą tarczą, tylko dużą. I teraz coś, co lubiłem za dzieciaka robić. I od razu piątka. Yeah! Zaliczyłeś na 100%, panno Granger. Dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałam. Dziękuję, profesor McGonagall. Szkoda, że rok szkolny już się kończy. Jest jeszcze tyle do nauki. Proszę nie przesadzać, panno Granger. Jak nie dla własnego dobra, to dla dobra innych. No właśnie, bo inni to... No twoją wiadomość Hermiona mogą inaczej odebrać. Na przykład taki Ron. Dobra, standardowo. Możemy oczywiście powtórzyć i zakończyć egzamin. I ja pokażę wam, co się stanie, kiedy nie zbierzemy wszystkich tarcz. A my lecimy dalej z Koksem. Ukończyłaś egzamin o czasie, panno Granger. Ale nie zebrałaś wszystkich 5 tarcz. Może podejdziesz do egzaminu powtórnie, żeby poprawić wynik. Jesteś gotowy do końcowego egzaminu z zaklęcia Glacius Potter? Gotów, profesorze Flitwick. Wyśmienicie. Znasz zasady? Zbierz wszystkie 5 tarcz, żeby uzyskać najlepszy wynik. Rozumiem. Zebrać 5 tarcz. O! Jeszcze jedno, Harry. Egzamin jest ciutkę trudniejszy od zwykłych zajęć z Glaciusem. Powodzenia! Nie, to nie jest błąd w tym momencie, że żadnej muzyki nie ma. Po prostu z jakiegoś powodu egzamin z Glacius nie ma żadnego soundtracku, więc... albo zostawię tak, jak jest, albo dodam jakiś soundtrack, który by pasował w sumie tutaj. Może nawet z wyzwania Glacius jakiś. W każdym razie w ogóle, czy tylko mi się wydaje, jakby to miejsce było w jakimś kurde metrze? Serio, egzamin kurde z Glacius w metrze jest, bez kitu, no, no kuźwa, no ściany ewidentnie pokazują i mówią, że hej, to jakby nie byłby Hogwart, no nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że to trochę nie przypomina wcale Hogwart. Wcale, bez kitu, to kurwa w metrze jesteśmy. Dobra, nieważne. Graficznie oczywiście zajebiście się ten poziom prezentuje. I tak jak profesor Flitwick powiedział, ten egzamin jest dziebko trudny. Jest trochę trudny, aczkolwiek z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że dla mnie jako dziecka był trudny. Ale teraz to ja mogę powiedzieć, że nie jest on trudny. Nie jest aż tak trudny, o, to bardziej chciałem powiedzieć. No tutaj jak zwykle nie udało mi się zebrać wszystkich tych fasolek, bo nigdy mi się nie udaje tutaj wszystkich fasolek zebrać. I teraz lecimy. Glacius, Glacius, Glacius. Kuźwa, co to w ogóle są za rury? O chuj tu chodzi, gdzie my kuźwa jesteśmy? Czy to jest na pewno Hogwart, czy my jesteśmy w jakiejś opuszczonej fabryce? Ej, serio, napiszcie w sekcji komentarzy, czy wam też to czasem trochę nie przypomina jakiegoś pomieszczenia niezwiązanego w zasadzie z Hogwartem. Bo to absolutnie jest związane z Hogwartem. A przynajmniej według mnie. Według was może być, ale według mnie no nie jest za bardzo to związane z Hogwartem, no nie? Dobra, elegancko.
I teraz jedziemy z koksem, z topkami musimy walczyć. Nawet w ogóle nie ma muzyki ten, walki z topkami. Dziwne. Oczywiście możemy też ominąć te tarcze, możemy na przykład tak biegać wokół tej tarczy. Ale no nie radzę, bo wolałbym jednak zebrać te tarcze. Tak tylko chciałem wam w ramach pokazania, w ramach takiego pokazu, kurde, aż się zaciąłem, przepraszam. Chciałem wam po prostu pokazać, że da się jakby te tarcze też ominąć, aczkolwiek ja nie chciałem tego robić, bo no kiedyś mi się udało, a teraz no nie chciałem tego jakby za bardzo pokazywać, bo ja robię w końcu 100%. Jak nie będę robił 100% na jakimś luźnym live'ie, to może kiedyś wam pokażę, jak ominąć te niektóre tarcze. Bo możemy sobie kiedyś nawet na luzie zagrać znowu w więzienia Azkabanu, tylko że jak już to na live'ach. Bo jeżeli chodzi o serię Zagrajmy Wy, no to jest definitywna już wersja tego let's play'a. Już nie będzie żadnego V2, znaczy V3 w tym wypadku wersji PC-towej, tylko lecimy po prostu z tym, co udało mi się teraz nagrać. I mamy w ogóle zaraz pół godziny. I będziemy mieli skończone egzaminy. Co będzie jakby oznaczało, że po zrobieniu tych egzaminów będziemy mogli zabrać się za czyszczenie Hogwartu i robienie dodatkowych innych rzeczy. Ponieważ to już będzie ostatnie rzeczy, które będziemy mogli zrobić. Skrzynki same się otworzyły? No, pewnie, że się otworzyły same, ponieważ tutaj kuźwa są chochliki zajebane. I się tarcza pojawiła. Jak gdyby nigdy nic. Która w ogóle nie ma animacji kręcenia się z jakiegoś powodu. I nie, to nie jest żaden błąd, tak po prostu jest na tym egzaminie. I to tylko pokazuje, że ten egzamin z Glacius też jest jakoś kurde zraszowany. Żadnej muzyki. Niektóre animacje w ogóle nie istnieją tutaj. Nie rozumiem w ogóle pewnych rzeczy. Pewnych decyzji też tutaj nie rozumiem. O co wam chodzi, kurcze pieczone? No Wonder, dlaczego to zrobiliście? Bo tak, deweloperem jest po raz kolejny No Wonder, ale to myślę, że nikogo nie dziwi, bo No Wonder jest odpowiedzialne za te wszystkie wersje PC-towe. I salamandry! Oh yeah! No, i teraz lecimy na samą górę. Już tutaj nie ma nic po nas w zasadzie. Zjechaliśmy na sam dół, no nie? Co jest? What the fuck? On się zbugował? O co tu chodzi? O chuj tu chodzi w tym momencie, moi drodzy. I teraz patrzcie, to jest coś, co też uwielbiałem za dzieciaka. Jej, dużo fasolek! I kociołkowych piegusków, i dyniowych pasztecików. Elegancko, zajebiście. No, i to tyle. I schody, które prowadzą w zasadzie nawet nie wiadomo gdzie. Doskonale, Harry. Najwyższa ocena. Rety, aż trudno mi w to uwierzyć. To była wielka przyjemność mieć z tobą zajęcia, Harry. Masz wrodzony talent, chłopcze. Naprawdę masz dar. Flitwick troszeczkę chyba złagodniał z Komnaty Tajemnic, bo ja pamiętam, że on w Komnacie Tajemnic to troszeczkę inny był, ale aktor głosowy Flitwicka też jest zajebisty, chociaż ten jest trochę lepszy niż z Komnaty Tajemnic na peceta. No cóż, możemy zakończyć już egzamin końcowy, ale zanim zakończę, to oczywiście tu będzie dialog, jak i animacja w momencie, kiedy nie uda nam się zdobyć wszystkich tarcz. A my teraz lecimy z koksem dalej. Widzę, że się starałeś, Harry, ale wiem, że możesz dać z siebie jeszcze więcej. Spróbuj zdobyć więcej punktów. Thank you.
cieszę się, że cała trójka szczęśliwie zdała egzaminy. O tak, to była świetna zabawa. Mów za siebie, ja przez miesiąc będę miał koszmary. No dobrze. Zobaczmy teraz, czy zdobyliście umiejętności wymagane po trzecim roku. No, nie do końca, bo mamy tylko zrobione tutaj na maksa zadanie Carpe Retractum, Draft Corny Force, Laffy Force oraz Lappy Force, a nie Laffy Force i Glacius. Ale nie mamy tutaj rzeczy porobionych. Loty na hipogryfie 1 na 5, karty kolekcjonerskie 25 na 80, hasła do portretów 0 na 8. Nie mamy wszystkiego. Wygląda na to, że masz jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Jazda! Jazda! Won mi stąd! No, ale jak widzicie, to właśnie są te wielkie drzwi, które były przed nami zamknięte. I teraz już gra tak naprawdę fabularnie się skończyła. Bo teraz tak na dobrą sprawę będziemy robili tylko poboczne zadania, by już ukończyć grę w 100%, bo główna fabuła się skończyła na tym, że zaliczyliśmy egzaminy. No i w zasadzie będzie jeszcze ostatnia cutscenka, już tak doszczętnie zamykająca fabułę, ale teraz już nikt, nie będziemy musieli iść do żadnego nauczyciela, na żadne lekcje, żadnych tarcz nie będziemy musieli zbierać, kompletnie nic. I przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć, a mianowicie troszkę szkoda, że w tych egzaminach, czy to tam z Carpe Retractum, czy to z Glacius, czy z czegoś innego, to trochę szkoda, że mieliśmy tylko 5 tarcz do zebrania. Jakoś, kurde, nie wiem, zawsze wolałem te 10 tarcz niż 5. I oczywiście muzyka z Błoni Hogwartu to jest ta, która leciała w trakcie eksplorowania Hogwartu, no nie? A teraz na chwilę zakończę i zobaczę, jak wszystko stoi